Szoko, pokaż jak ty te biegi zmieniasz. No w ostatnim vlogu pokazałem no na postoju. Dobra, z racji z tego, że wiozę wodę, pokażę wam jaka to robię, bo dla mnie w tym nic nadzwyczajnego jest. Tutaj, żeby nie zgrzytało. O, ja se z dwójeczki ruszę od razu. Cyk. Jedziemy. No i nic innego. I teraz przęgło. Nic prostszego. I teraz czwóreczka. Nóweczka. Zmienia biegi się lepiej jak w bezstopniowej skrzyni automatycznie. Komputer steruje. A to jest Orsos, to jest maszyna. Żaden czołg jej nie powstrzyma. O, jeleń. Ale on ładnie wygląda. Z tym opryskiwaczem, gej się chowa. Fajniutki jelonek jest. Tylko czemu one takie drogie są? I tak samo pod obciążeniem. Nie mogę pod górkę podjechać już. No i sprzęgło. Raz, dwa i trójka. O, trochę zgrzytnął. Przy zmianie biegów na niższy Szoko zaleca przygazować lekko, czyli takie. Dobra, dojechaliśmy na stałe miejsce tankowania. Zaraz wam pokażę co i jak. Dobra, styka. Ameryka. Orsus już nie bryka. O, kieruneczek, stacjeczka i idziemy wam pokażę o co chodzi tutaj. Tu jest nasze takie stałe miejsce zatankowań. Tu mamy ładny krzyż i Golgotę zrobioną. Tu mamy tą działkę o powierzchni 46 hektarów. Jest tu zasiane pszenżyto gringo odmiana całe. Czemu pszenżyto? Tu jest ogólnie całe pole trzecia klasa. Czemu pszenżyto? No a no właśnie, bo jest tu problem z takim chwastem jakim jest rzepikochwast. A ostatnimi laty ogólnie rzepak na klerawis, no za przeproszeniem o kant dupy rozbić, nie wychodzi, nie podoba nam się to i tutaj już jest szósty raz zboże, była 4 razy pszenica, była 3 razy pszenica, był jęczmień, 3 razy pszenica i jęczmień, pszenica i teraz jest pszenżyto, jakoś tak, coś w tym stylu. I czemu przeżyto? Nie posialiśmy rzepaku, bo po pierwsze, nie było warunków na to. Chcieliśmy siać, ale rok taki jaki był. To jest ziemia w kredycie, więc na wszelkie ryzyko nie możemy sobie pozwolić. A tak, przeżyto, tak jak żyto. Żyto pożycie przez całe życie. No, w przeżycie to trochę się może nie udać. Będzie spadek plonu, ale na takiej klasie ziemi, jeżeli ja nakoszę przężyta 5-6 ton, to i tak lepiej ja wyjdę na tym przężycie. Jeżeli ja tu rzepaku nakoszę nieszczęsnego 2 tony, 2,5 ton, nawet 3 tony, to i tak ja mniej zarobię jak na tym przężycie. I teraz tak, czemu tu się tankujemy? Tu mamy 45 hektarów, tam mamy, brat ma dzierżawę, dzierżawa nabita, 30 hektarów. No u nas ogólnie nie idzie się dogadać, dzierżawa już jest w posiadaniu trzeci rok. Nie idzie się dogadać, ale to pewnie wy też macie taki problem na przetargach i ogólnie, że ziemia jest niedostępna dla rolników, można by rzec, albo jest rozchwytywana przez większych rolników, jeden z drugim nie potrafią się dogadać, mimo że działek było praktycznie dla wszystkich. No to jeden chce wziąć 100, drugi ma nie wziąć w ogóle nic. No to nie tędy droga, każdy ma prawo do ziemi. Albo ktoś na przetargu mówi, że to nie twój teren, przepraszam bardzo, no to nie tędy droga, no to panowie, albo jest się człowiekiem, albo jest się, no nie wiem czym, no nawet nie będę używał tu słowa żadnego, bo no żadne nie pasuje, no i nie wypada w ogóle na filmie takich rzeczy mówić, ale ja mówię wszystko, ja się niczego nie boję, czy będę miał konsekwencje z tego czy nie, mam za przeproszeniem to gdzieś, tu jest pszenica, odmiana, tu mamy posianą dwie odmiany. Tu ogólnie stanowisko jest po rzepaku, w tym roku właśnie tu był ten nieszczęsny Edimax. Teoretycznie i tak on najlepiej wyszedł, no bo tu jest dobra ziemia, 2 tony sypał. I teraz tak, tu mamy odmianę, teraz żeby nie skłamać, tu randot jest tam, a tu jest adwokat chyba.
co do tej odmiany, jest dość ciekawa. No tutaj no, nie ma szału. Ogólnie pszenica jest stanowisko, znaczy się wygląda dobrze. No jak tutaj widzicie, tu są takie ilaste górki i tu było pole po rzepaku. Pole po rzepaku, cała wypita woda była. Niby zrandapowane było, ale on dalej stał i pił wodę. I dlatego ona też jest słabsza. Jest późno posiana, bo jest 1 października, chyba z tego co kojarzę. Ale ogólnie plantacja dobrze wygląda, zapowiada się ciekawie ta odmiana. Bardzo, bardzo dobry wigor ma, jesienny jak i wiosenny. Chlorofil do przyjęcia, bardzo fajna, ciemna odmiana. Tak to wygląda, Syngenta ładnie wszystko wyczyściła. A tam mamy odmianę Juliusa. A pójdę, przejdę się, pokażę wam. Odmiana Julius. Najwierniejsza chyba ze wszystkich odmian. Jeżeli chodzi o pszenicę, Kula na pewno ze mną się zgodzi. Pozdro Kula i Wojkiem chyba też sieje. Pozdrawiam was chłopaki, bo tak nie widzę, żeby ktoś chciał tą pszenicę. Ona daje w każdym roku stale ten sam plon. Czy jest susza, czy nie jest susza. Jest genialną odmianą, jeżeli mamy mokre żniwa. Nie idzie zebrać w ogóle zboża, no plonów z pola. Nie porasta, a mimo częstych opadów, nasilonych opadów, ona trzyma jako jedyna odmiana, bynajmniej z naszego punktu widzenia i doświadczenia w naszym gospodarstwie, ona trzyma jedyna parametry do końca. Gdzie wszystkie odmiany po jednym deszczu już tracą opadanie, ona naprawdę... Jednego roku były takie żniwa, że spadło chyba ponad 100 litrów wody w przeciągu tygodnia. I potem popadywały deszcze, ona nam w ogóle nie porosła. I co najlepsze, ona miała kolor jak czekolada. Ona jest cały czas czekoladowa i trzyma opadanie. Nigdy nie mieliśmy w niej opadania większego niż, mniejszego niż, przepraszam, 250, gdzie wszystkie odmiany miały po 180, 150 po deszczach. Czyli paszówka typowa. No i tutaj macie tego nieszczęsnego Edimaxa, którego Grandstar nie bierze, jak w ostatnim odcinku widzieliście. Nie bierze go, dlatego dodajemy Chwastox. Chwastox jest środkiem parzącym, no i on tu nam go załatwi i będzie czysto. Też właśnie dużo ludzi spotykam się, no też z niedoświadczenia, dużo, niedużo. Parę przypadków miałem, że rozmawiałem z znajomymi, że popryskali chemią Grandstarem i starane i zdziwieni, że im rzepaku nie wzięło. No i ja się pytam znajomego, no kolegi, no czemu, jaki rzepak miałeś posiany? No mówi, że clearfieldowy, no to no panie, no przykro mi, no ale Grandstar, no i Grandstar nie bierze tego rzepaku, on jest odporny, no bo Grandstarem możemy śmiało wyczyścić sobie pole, jak mamy posianą CL-kę zamiast clearfieldu, clearavisu, jakoś tak to się nazywa. I teraz tak, co do tej chemii na clearavis, czemu Grandstarem? Takie spostrzeżenie moje, duży plus dla rolnika, bo jeżeli popryskamy doglebowo, to jest na listnie się pryska clearavisem, tą chemią, no to jest problem, żeby jeżeli rzepak nam nie wyjdzie i chcemy go przesiać jesienią albo nawet wiosną, jest problem, żeby zasiać potem zbożem. Mimo głębokiej orki nawet na 30 cm to morduje rośliny i tak. Nawet widzę, że w drugim roku, jeżeli zbierzemy rzepak i siejemy zboże, na polu dzieje się coś nie tak i wszyscy od tego odchodzą, bynajmniej w naszej okolicy, a jeżeli stosują, to stosują tylko i wyłącznie Grandstar, clearfieldowe nasiona na clearavis. I tak to się prezentuje, taka ciekawostka dla was. No jedni na pewno o tym wiedzą, inni jeszcze nie wiedzą. Dlatego jeżeli stosujecie nasiona na clearavis, nie pryskajcie chemią clearavisem. Zróbcie sobie Grandstarem 7-8 gram na hektar. W fazie tam 4-6 liście jedziecie i macie pozamiatane. Tylko też nie możecie przeoczyć zabiegu. Przepraszam, żeby wam rzepak nie uciekł. No bo wtedy będziecie mieli problem, bo jeżeli ten rzepak na clearavis wam urośnie duży i pod spodem, pod liściem będą małe siewki, czy to będzie rzepik ochwast, czy to będzie inny rzepak, jakieś samosiewy z ubiegłych lat, no to macie problem, ten Grandstar go
nie chwyci i będziecie musieli pojechać w późniejszej fazie poprawiać, gdzie nie zawsze no, ten efekt jest, no, jak to się mówi, pożądany. Dobra, i zaraz mieszamy płyny. Jeszcze z wami się nie żegnam. Jeżeli vlog... No to pokazałem wam odmianę Julius, nie? Oj, szoko, szoko. O czym ty myślisz? Idziesz, gadasz i... Pokażę wam kiedy indziej. Już mi się nie chce tam iść, bo jest kawałek, a muszę rozwinąć przewody. No i motopompę. Dobra, lecimy dalej. Tak wygląda u nas tankowanie. A więc tak, wchodzę na beczkę. Otwieram górę, żeby odpowietrzenie było dobre. Jak będzie beczka zabierała wodę. No co, no wyciągam motopompę następująco. Następnie. I lecimy z tematem. Stawiamy sobie ją mniej więcej gdzieś tu, zaraz wyregulujemy. Odkręcamy korek zabezpieczający. No co, no i przewody. Przewody wiążemy, żeby gdzieś nie wypadły, komuś na drodze krzywdy nie zrobiły, żebyśmy nie mieli problemów i żeby ktoś przez nas nie miał problemów. No i dobra, no i wkręcamy przewód. Zakładamy, znaczy się. Wkręcać to można śrubę. W sumie też kręcimy. Dobra, cyk do motopompy, przewodzik. Dobra, tu sobie na bok. No i teraz wąż 50. Cyk. O, no i ładnie jest. Dobra, wszystko mamy. Teraz środki jeszcze, środeczki szybciutko. Ała, chodźcie. Dajemy to samo co w ostatnim vlogu. No tak, tutaj dodatkowo poszedł chwastok na tą działkę, no bo tutaj był tylko Edimax. A tu jest w koło popryskana działka już tydzień temu, tylko teraz przymrozki te były i nie pryskaliśmy ze względu na spadki temperatur. W pół pola jest zrobione, no i teraz pryskamy, mieszamy to samo co w ostatnim vlogu, czyli staranek Gransar i na robaka dodajemy sumie alfę. No, także wszystko to samo, tylko zamiast sfery to sumie alfa, środek owadobójczy, czyli jest to samo praktycznie. No i dobra, i zobaczymy. Wszyscy mówią, że chińska motopompa gówno. Panowie, ona już tyle u nas przepompowała. Ja zobaczę, czy ona naprawdę jest takim gównem. Daję sanie i palimy. No i co? Takie gówno? Gnówka, panowie. Nie kupujcie nic innego. Kupcie sobie lepiej dwie chińskie nawet. Ona u nas tyle przepompowała, tysięcy litrów. Nawet nie wiem, czy tysięcy, czy już nie więcej. Czy to można w tysiącach wymawiać w ogóle. Firma Gecko, polecam jak najbardziej. No i to wszystko. Idzie. Jelon jedzie. Patrzcie, jak wyprzedzałem ciapka, to mi okulary połamały się. No chyba taka prędkość była, no masakra. Śmiech. Mamy godzinę w pół do siódmej, ja już bratu dowozę czwartą beczkę. Kończymy na dzisiaj. 150 hektarów walnięte. Na razie, do następnego odcinka.